Buenos dias, jestem w Monsanta. Moimi specjalnymi przewodnikami tutaj będą Nuria i Josep Maria z... Vendredivet! Oglądajcie! Zobaczcie, jestem w Monsanto, to jest drugi dzień mojej hiszpańskiej podróży razem z importerem Winspiracja. Mój bagaż wciąż nie dojechał, pozdrawiam serdecznie, więc jestem ubrana dzięki uprzejmości importera, który mnie tutaj zaprosił w eleganckie koszulki, dzisiaj zielona. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Mam nadzieję również, że dzisiaj mój bagaż dojedzie, no bo ile można być bez bagażu, prawda? Ale nie będę marudzić. Musicie poznać moich specjalnych gości, moich przewodników po Monsant, Nuria i Josep Maria, nie będę tego mówiła po hiszpańsku, bo i tak mi nie wyjdzie, oraz specjalna moja asystentka Fiesta, którą za chwilę poznacie. To jest właśnie moja asystentka. Niezbyt, jak widać, posłuszna. Chodź do ciotki. Kochani, więc jesteśmy w regionie, który się nazywa Monsant. I Monsant to jest taki region, który jakby robi taką literkę C wokół Prioratu. Wszyscy znacie Priorat, ale wszyscy również musicie poznać Monsant, a w tym odcinku pokażemy Wam trochę różnicę pomiędzy Monsant i Prioratem i razem z Nurią, która jest moją przewodniczką po tym wspaniałym regionie i która reprezentuje swoją winnicę Vendredivet. Okej, okay? Musisz się nauczyć tego wymawiać. Buono? Sì, Vendredivet. Vendredivet. I właśnie Nuria opowie nam o typach gleby, o szczepach, czegoś się oczywiście napijemy. No i zacznijmy od tego. Monsant jest apelacją, prawda? Sí, sí. Es una denominación de origen que nació el año 2001. 2001. Czyli młodziutka, słuchajcie, apelacja, dopiero ma 21 latek, także całkiem młoda apelacja. Jakie są najważniejsze szczepy w regionie? Aquí en nuestra zona, en todo lo que es el Priorat, lo más importante es la garnacha y la cariñena, básicamente. Obie czerwone. A ogólnie, jakbyś miała powiedzieć, jaki jest styl wina z Monsant? Czego się spodziewać, kiedy kupuję butelkę z Monsant? El estilo de la Monsant son vinos con... Son con cuerpo, pero un cuerpo saludable, o sea, un cuerpo que tú te apetece volver a okay. beber un vino, que no okay. te cansa, ¿vale? Okay. Son vinos con mucha acidez, que son vinos que te vuelven a invitar a volver a beber, ¿no? Esta copa de vino. ¿Y aquí tienes clima? ¿Goronzo, verdad? Aquí tenemos el clima muy extremo. En invierno hace mucho frío y en verano hace mucha calor. No tenemos ni primaveras ni otoños. Somos de extremo, de la manga larga al tirante. Okay. Porozmawiajmy o tych wiatrach tutaj. No bo mówiłaś, że są wiatry, ale to mi mówiłaś, a nie naszym widzom. Więc czy w tym upale pomagają Wam wiatry? Wam i winorośnom oczywiście. Aquí tenemos dos tipos de viento. Aquí detrás mío tenemos lo que sería el mar y enfrente tendríamos el que es el río Ebro, ¿vale? Del mar nos viene lo que es la garbinada, que es un viento muy húmedo, muy húmedo, que va muy bien para la viña porque recibe la humedad. Y después tenemos el Sere, que es el viento que nos viene del que sería del Ebro, ¿vale? Del interior de la península, que es un viento muy seco, que nos gusta mucho porque si ha llovido mucho o hay mucha humedad por la noche, este viento, como es tan seco, seca mucho lo que es la uva. Y ya no tenemos de que enferme ya, de que coja hongos, ¿vale? Este viento seca todo este tipo de enfermedades que puede coger. Super. Czyli wiatry bardzo pomagają w problemach z różnymi chorobami winorośli. W związku z tym spytam teraz o kolejną rzecz. Jak to jest z podejściem ekologicznym w Monsant, a specjalnie u Was? Nosotros trabajamos todo con ecológico, que te lo he dicho ya, y solo podemos solo tiramos el sofre y el cobre, ¿vale? Solo podemos tirar esto. Esto solo es una protección que nosotros metemos a lo que es la viña y es la protección que queda fuera, ¿vale? Cuando tú haces el sistémico, que no haces ecológico, este producto que tú tiras lo coge la cepa, lo chupa, ¿vale? Y después él lo reparte. Cuando tú haces ecológico, solo es una protección, que es como si lo embatumaras un poco.
i si llueve, esto se va al suelo. Pokaż mi winnicę, ok? Idziemy do winnicy. To, co jest istotne, żeby Wam pokazać, to w poprzednim odcinku, musicie go koniecznie tutaj zobaczyć, byliśmy w prioracie i widzieliście, jak bardzo niesamowity jest priorat. I ważne jest, żebyście zobaczyli różnicę między prioratem i Monsantem, który priorat otacza. Jaka jest różnica między topograficzną charakterystyką prioratu i Monsant? La diferencia entre Monsant y Priorat es que, tú imagínate, la comarca del Priorat, ¿vale? Hay como una C en la comarca del Priorat, hay como una C. La C somos de la Montsant, la denominación de origen Montsant. Y en lo que es el interior es el Priorat. El Priorat es como una montaña, ¿vale? Como una montaña, como un triángulo, que todos los bancales son tipo terracitas, ¿vale? Y lo que es el Montsant, tenemos las explanadas mucho más grandes, lo que es la explanada mucho más grande. Después lo que nos influye mucho en la diferencia es el suelo. Sí. En el Priorat. Tres tipos de suelo. Sí, pero en el Priorat hay la llicorella solo, ¿vale? Y en el Montsant sí que hay más variedad de suelos. Sí. En nuestro caso hay tres tipos de suelos. Sí. La argila calcárea, que es el piñolenc, y el granit. Sí. Sí. Estos son los tres más típicos que tenemos nosotros en la de Monsant. Después también, las diferencias que hay, que el Priorat, como es una montaña, es como un triángulo, la temperatura más o menos siempre es igual. Okay. Y en la de Monsant hay mucho más microclimas, porque hay pueblos del norte y pueblos del sur como estamos nosotros. I tutaj, słuchajcie, możemy zobaczyć dwa różne typy nasadzeń, jakie można znaleźć w tej winnicy u tego producenta, ale po prostu również w Monsant. Pues estas serían las viñas viejas. Como ves, la viña vieja normalmente es la que está en vaso, porque hace muchos años que está plantada. Y son viñas pues, de más de 80 años, ¿vale? Esta sería una garnacha. Pues mira, ves, como te he comentado antes, de cada brazo, ¿vale? Solo dejamos dos sarmientos. Aquí crecen más, pero nosotros los sacamos, ¿vale? Y solo dejamos dos. Dejamos solo dos porque nosotros lo que queremos es una buena calidad y no una cantidad, ¿vale? Ya ves que mira. Takie prowadzenie winorośli nie pozwala na zbiór mechaniczny, prawda? No. 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 Okay. No, okay. No, 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 no. Vas con la cesta, con las tijeras y vas cortando y metiendo. Y aquí hacemos la selección ya. Si hay algo que está podrido o que está mal, ya al suelo. No entra en la bodega ya. Y ahora hemos decidido plantar en emparrado porque es mucho más, es más fácil trabajar. Vale, pues bueno, aquí ves, aquí estamos en la forma de emparrado, hay lo que es la cepa y la abrimos como una T, ¿vale? Y de cada brazo, pues igual que te he comentado antes, pero esto es joven, aquí dejamos un poquitín más, ¿vale? Aquí de cada brazo dejamos tres bracitos pequeños y de cada bracito pequeño dos también, ¿vale? Y aquí igual lo que hemos dicho, como es más joven y tiene más fuerza, pues también es importante sacar, porque lo que queremos pues es exactamente lo mismo, calidad y no cantidad. El emparrado más que nada sirve porque estos sarmientos de aquí, ¿vale? Estos de aquí van metidos dentro de los hierros, ¿vale? Y después tú por aquí te queda la uva colgando y puedes pasar mejor con el tractor y no rompes ninguna rama y el producto entra mucho mejor a lo que sería la uva. Wreszcie mogę coś spróbować i pierwsze, co chciałam Wam powiedzieć, to, że kocham te etykiety. O Jezu, jaskółka tu wleciała. Reneta. I
wyleciała. Dobrze. Takie rzeczy właśnie się dzieją w Monsant. Wspaniale. Kocham te etykiety. Tutaj są dwie takie bardziej podstawowe etykiety. Jedna to jest Karinienne, a druga to jest Garnacia. I czy ty możesz mi opowiedzieć trochę o tych etykietach i o tych pięknych słówkach na etykietach? Pues mira, el miloca, tanto el garnacha como el cariñena, es este tipo de búho, okay. Que aquí en Marsá hay una montaña que se llama la miloquera. Okay. Y antiguamente había muchos búhos de estos, que se llaman miloca. Okay. ¿Vale? Y el ker de miloquera, ker es roca, okay. De montaña, ¿vale? Okay. Y la montaña le pusieron el nombre de miloquera porque había muchos búhos de estos que son los miloca. Uh-huh. ¿A qué te interesaba? Una chica que se llama Marina Capdevila, de Falset. Uh-huh. Okay. Una chica famosa? Sí, ahora ya sí. Artista? Sí. Ok. Sí, sí. Podobno mogę zobaczyć jej murale, więc postaram się wam pokazać jej murale, które są tutaj w miasteczku obok, które się nazywa Falset i musicie je odwiedzić. Ok. Vamos a probar? Mhm. Ok. Empezamos con Garnacia. Vale. Venga. Nuria, jaka jest różnica generalna między garnaczą a karinieną? A ver, la garnacha, ¿vale? De color, primero que todo, es mucho más roja que la cariñena. Uh-huh. La cariñena es mucho más oscura, ¿vale? Es más negra, uh-huh. ¿Vale? La garnacha tiene estos brillos más transparentes y la cariñena no, uh-huh. ¿Vale? La garnacha, salen más lo que son las frutas rojas, como la cereza, las moras, uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Y lo que sería la cariñera más las frutas negras, lo que uh-huh. es la ciruela, uh-huh. el fonol, que es una hierba que tenemos aquí. Ok. ¿Sí? Y taninas. ¿Taninas? ¿Los taninos? Los taninos. ¿Mm? Más taninos con cariñera. Cariñera. Uh-huh. ¿Y la acidita? La acidez más la garnacha. Widzicie, i wszystko wiemy. Czyli jeszcze raz to podsumujemy, pijąc równocześnie te wina. Uważam, że możecie sobie kupić te dwie butelki i zrobić teraz ze mną, z nami, ze mną i z Nurią takie porównanie i zrozumieć, na czym polega różnica między garnaczą i karinieną. Odcinek o garnaczy z Tomkiem zrobiliśmy i musicie go koniecznie zobaczyć, tutaj zrobimy do niego link. Totalnie zauważycie to, co powiedziała Nuria przed chwilą, czyli właśnie różnica w kolorze, która jest niesamowita i różnica w nosie, jeżeli chodzi o aromaty. Tutaj mamy bardziej aromaty czerwonych owoców, taka wiśnia, taka po prostu wiśnia jak w ogrodzie mojej babci i takie pestki z wiśni i taki kompot zimny. Jak byłam dzieckiem, to zawsze piłam, uwielbiałam taki zimny kompot z wiśni i te pestki dają taki specyficzny, trochę anyżowy smak. Cudowny, trochę czerwonej porzeczki również. I trochę jakby takiej żurawiny. To jest takie wino, które powinniście pić lekko schłodzone. To nie jest wino, które należy pić w temperaturze pokojowej, a już na pewno nie w naszej temperaturze pokojowej, czyli 23 stopnie. Ja bym je schłodziła tak do 15 stopni. Uwaga, 15 stopni. I to jest wino, które możecie pić na tarasie bez niczego, jak jest gorąco. I to jest również wino, które możecie wypić, nie wiem, do pizzy, sorry. Wiem, że jestem w Hiszpanii, ale wiecie, to mi się tak kojarzy, takie wino do pizzy, do makaronu, do, nie wiem, nawet do paella, słuchajcie. Podobno zjem zaraz paella, więc zobaczymy, czy będzie pasować. Ale pamiętajcie, że nie trzeba się trzymać bardzo tego, że czerwone wino idzie do mięsa, a białe wino idzie do owoców morza. Chodzi tu bardziej o strukturę i o ciężar wina, więc to wino nie ma dużego ciężaru. Ono nie ma dużego ciężaru, bo są też te dwa wina zrobione w taki sposób, że one mają być waszym winem codziennym, czyli nie ma tutaj beczki, jest tylko i wyłącznie stalowy tank, nie ma tutaj takiej nadmiernej koncentracji i ekstraktu. To nie są bestie, to są wina codzienne, to są po prostu milusie, przytulaśne, codzienne wina. To jest po prostu jak soczek. Tutaj Agata zawsze mówi na to wino, że to jest soczek. I faktycznie jest to wino jak soczek. Z kolei, jak już spróbujecie, słuchajcie, karinieny, no to kariniena to jest trochę bestia już tak z założenia, tak? Mamy więcej koloru i przede wszystkim zawsze więcej tanin. I jak Nuria powiedziała, ciemne owoce, czyli bardziej idziemy tutaj w jeżyny, idziemy tutaj w jagody, idziemy tutaj nawet w jakąś taką śliwkę i też trochę w takie przyprawy i trochę takiej ziołowości. No i macie, mimo że te dwa wina są zrobione w ten sam sposób, czyli macie wina, które nie były w beczce, były tylko i wyłącznie w tanku, to próbując równocześnie dwóch takich win, można zobaczyć różnicę pomiędzy szczepami samymi, czyli bez żadnego
wpływu winiarza widać, że Carignana po prostu ma więcej tanin, jest bardziej drapieżna, zadziorna. Te taniny są takie drobnoziarniste dość, na języku czuć, że one są takimi drobnymi ziarenkami, ale są takie troszeczkę zadziorne, więc wyobraźcie sobie, co się dzieje z Carignaną, która jeszcze wyląduje w beczce i która zdobędzie dodatkowo trochę tanin od beczki. Tutaj ta Carignana już według mnie będzie fajniejsza do jakiegoś mięsa, ale to też jeszcze porozmawiamy o tym, z czym te wina można pić, do czego je można podać. Y son vinos que te combinan con todo. Sí. Con todo. Un pica pica, pasta, paella, como has dicho tú antes, con una buena carne, con un buen pescado. Słyszycie, czy to jest ryba, czy to jest mięso, można takie wina z takim czymś połączyć, zwłaszcza jeżeli to są takie naturalne, bezpośrednie, proste wina. I ja jeszcze tylko, wiecie co, powiem wam, że warto jest na koniec sobie spróbować tego Serré. Serré to jest nazwa właśnie tego wiatru, o którym Nuri mówiła, vento, sì? Vento, sì. Sì, vento. Mój hiszpański jest naprawdę fantastyczny, jak słyszycie, naprawdę dogaduje się bez żadnego problemu. I to jest właśnie ta mieszanka garnaczy i Carignany, 50-50, 50-50, un año na barrica. Sí? No, medio. Medio año. Medio año. Tylko 6 miesięcy w beczce, słuchaj, słuchajcie, słuchaj każdy z was. I tutaj macie, to jest też bardzo ciekawe, spróbować sobie oddzielnie każdego szczepu, a potem spróbować ich równocześnie razem. Od razu beczka dodaje wam trochę przyprawowości, dodaje wam nut lukrecji, dodaje wam trochę nut, to się nazywa goździk. Trochę korzennych, ale nie za dużo. Wciąż jest tu bardzo dużo jeżyn. Myślę, że trochę dominuje aromat Carignany, dominuje aromat garnaczy. Za to garnacza daje taką świeżość, taką lekkość, taką zwiewność. Które z tych win jest twoje ulubione, Nuria? Mis favoritos son los Miloca. Ok. Vale? Son vinos muy divertidos, muy auténticos. Muy, vinos muy directos, sí, que expresan mucho lo que es la zona de la Montsant que somos nosotros y son vinos que te combinan con todo. Kochani, mam nadzieję, że podobał wam się ten odcinek z Montsant, że będziecie częściej pić wina z tego absolutnie przeuroczego regionu, a zwłaszcza od producenta Vendrell Rivet. Nuria była fantastycznym przewodnikiem. Mam nadzieję, że już teraz wiecie, jaka jest różnica między garnaczą i Carignaną. Pijcie odpowiedzialnie. Błagam was, szerujcie ten odcinek, komentujcie. Co tam jeszcze? Pamiętajcie, że ja mam Patronite'a. I co? Salut! Salut! Y adiós. Adiós.